I Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pokój z wami. I z Duchem Twoim. Proszę, usiądźmy. Siostry i bracia, zgromadziliśmy się w dzisiejszy wieczór na liturgii Słowa w święto nawrócenia świętego Pawła Apostoła na zakończenie tygodnia ekumenicznego, tygodnia modlitw o jedność chrześcijan, aby wspólnie rozważać Słowo Boże i pokornie wołać do Pana o ducha jedności. Od wielu lat Kościół Mariacki w Darłowie ze wspólnotą wiernych przeżywa radość modlitwy z braćmi z innych kościołów, by cieszyć się zasłuchaniem i zapatrzeniem jaśniejące miłością oblicze Zbawiciela Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Dzisiejsze nabożeństwo jest więc wspólnym dziękczynieniem Bogu za nasze chrześcijańskie dziedzictwo i za chrystusowe, wyzwalające i zbawcze działanie w historii zbawienia. Naszemu nabożeństwu przewodniczy ksiądz biskup Koszelińsko-Kołobrzeski, ksiądz biskup Edward Dajczak. Bardzo serdecznie witam, pozdrawiam w imieniu naszej wspólnoty. Pozdrawiam serdecznie z Kościoła Prawosławnego ojca Mikołaja z Koszalina. Ojciec Mariusz ze Słupska obiecał, że dojedzie, więc pewnie za chwilę. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich zebranych. Cieszę się z waszej, siostry, bracia, obecności. Pozdrawiam księdza doktora Janusza Bujaka, odpowiedzialnego za organizację Tygodnia Ekumenicznego ze strony Kościoła Rzymskokatolickiego. Pozdrawiam księdza Bogusława, proboszcza z świętej Gertrudy, ojców benedyktynów ze Starego Krakowa, ojca Piotra, ojca Rafała. Serdecznie pozdrawiam księdza Sebastiana, kapelana księdza biskupa. Cieszę się z obecności
braci księży kleryków, także brata Szymona, ojców benedyktynów. Pozdrawiam serdecznie siostry franciszkanki. Cieszę się bardzo z obecności dobrych mediów, które transmitują internetowo dzisiejsze nabożeństwo. Chciałbym także powiedzieć słowa usprawiedliwienia ze strony księdza Dominika z Bukowa Morskiego, z Kościoła Polsko-Katolickiego. W końcu mówi, że musi wyjechać z rodziną na krótki odpoczynek. Bardzo chciał być obecny ojciec Janusz Jędryszek z Góry Polanowskiej. Dzisiaj spotkanie mężczyzn na Górze Polanowskiej, miesięczne, nie musi się rozdwoić, ale bardzo pozdrawia. Chciał z nami razem modlić się. Ojciec Janusz, jak wiemy, tak bardzo mocno przyczynił się do rozkrzewienia tygodnia ekumenicznego w Darłowie, ale nie tylko, jest z nami duchem. Pozdrawiam serdecznie was, kochani siostry i bracia, parafianie, mieszkańcy Darłowa, którzy jesteście na tygodniu nabożeństwie ekumenicznym. Zawsze możemy na was liczyć i to jest wielką radością, że przychodzicie na to nabożeństwo, pielęgnujecie w sobie tę wrażliwość modlitwy o jedność chrześcijan. Bardzo proszę księdza biskupa Edwarda o przewodniczenie nabożeństwu i wygłoszenie słowa. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty gromadzisz rozproszonych, a zgromadzonych zachowujesz w jedności. Wejrzyj łaskawie na owczarnię Twojego Syna i spraw niech wszyscy, których uświęcił jeden chrzest, złączą się w prawdziwej wierze i bratniej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Paweł powiedział do ludu: ja jestem Żydem, urodzonym w Tarsie, w Cylicji. Wychowałem się jednak w tym mieście, u stóp Gamaliela. Otrzymałem staranne wykształcenie w prawie ojczystym. Gorliwie służyłem Bogu, jak wy wszyscy dzisiaj służycie. Prześladowałem tę drogę, głosując nawet za karą śmierci, wierząc i wtrącając do więzienia mężczyzn i kobiety, co może poświadczyć zarówno arcykapłan, jak cała starszyzna. Od nich otrzymałem też listy do braci i udałem się do Damaszku z zamiarem uwięzienia tych, którzy tam byli, i przeprowadzenia do Jerozolimy dla wymierzenia kary. W drodze, gdy zbliżałem się do Damaszku, nagle około południa otoczyła mnie wielka jasność z nieba. Upadłem na ziemię i posłyszałem głos, który mówił do mnie: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Odpowiedziałem: kto jesteś, Panie? Rzekł do mnie: ja jestem Nazarejczyk, którego Ty prześladujesz. Towarzysze zaś moi widzieli światło, ale głosu, który do mnie mówił, nie słyszeli. Powiedziałem więc: co mam czynić, Panie? A Pan powiedział do mnie: wstań, idź do Damaszku, tam ci powiedzą wszystko, co masz czynić, ponieważ
zaniewidziałem od blasku owego światła. Przyszedłem do Damaszku, przyprowadzony za rękę przez moich towarzyszy. Niejaki Ananiasz, człowiek przestrzegający wiernie prawa, o którym wszyscy tamtejsi Żydzi wydawali dobre świadectwo, przyszedł, przystąpił do mnie i powiedział: Szawle, bracie, przejrzyj. W tejże chwili spojrzałem na niego. On zaś powiedział: Bóg naszych ojców wybrał cię, abyś poznał Jego wolę i ujrzał Sprawiedliwego i Jego własny głos usłyszał. Bo wobec wszystkich ludzi będziesz świadczył o tym, co widziałeś i słyszałeś. Dlaczego teraz zwlekasz? Ochrzcij się i obmyj z twoich grzechów, wzywając Jego imienia. Oto Słowo Boże. Idźcie i głoście światu Ewangelię. Idźcie i głoście światu Ewangelię. Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszystkie ludy, bo potężna nad nami Jego łaska, a wierność Pana trwa na wieki. Idźcie i głoście światu Ewangelię. Z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. W swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się jedenastu i powiedział do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. Imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą. Węże brać będą do rąk i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.
siostry i bracia, tu zgromadzeni, zgromadzeni przez Tego, który zostawił nam niezwykłe wołanie w Ewangelii według świętego Jana i kiedy jak kiedy, ale w takim tygodniu modlitw trzeba ciągle do tej chwili Jezusowej rozmowy z Ojcem, modlitwy, kiedy wędrował ku Jerozolimie i kiedy ofiara miłości największej, można by tak powiedzieć, była za chwilę. W tej niezwykłej modlitwie za uczniów wszystkich czasów, również za nas, wołał: Ojcze, spraw, aby byli jedno. Bóg w Trójcy Świętej jedyny, w którego wierzymy i któremu wierzymy, jest jednością i na wzór Trójcy Świętej Jezus powołuje wspólnotę uczniów. I przez wieki nasza ludzka słabość, ludzkie błędy, historyczne uwarunkowania doprowadziły do tego, że dzisiaj serca uczniów Jezusa muszą odczuć to jak ból, że nie jesteśmy w stanie spełnić tej pełnej dramaturgii miłości do nas modlitwy Jezusa. I w tej sytuacji trzeba wołać, do Boga. Tegoroczny tydzień modlitwy o jedność ma swoje zawołanie. Prawica Twoja wsławiła się mocą. Swoiste wyznanie wiary, fragment Księgi Wyjścia, tej pięknej, niezwykłej modlitwy, która została wyśpiewana po tym, jak Bóg uratował wspólnotę Izraela idącą z niewoli. To bardzo ważne wyznanie wiary. Wyznanie również przez hasło, przez zawołanie tegoroczne. Wyznanie, którym mówimy jednoznacznie: tylko w Nim i tylko On jest w stanie doprowadzić nas do jedności. My, ludzie, nie potrafimy. Za dużo w nas ludzkiego egoizmu, ludzkich nawyków, zła, przyzwyczajeń, niemożności przekroczenia granic, które sami wytworzyliśmy przez wieki. Trzeba mieć pokorę. Trzeba mieć pokorę i wołać nie tylko w tygodniu modlitwy o jedność. Pamiętam niezwykłe wyznanie teologa, który żył bardzo długo. Ostatnie lata, długie lata spędzał na wózku inwalidzkim. Nazywał się Yves Congar, który powiedział, że kiedy tylko mógł, przez całe długie swoje życie odprawiał Eucharystię ciągle z tą intencją, aby spełniła się wielka modlitwa i wola naszego Pana i Boga i byśmy się stawali jedno. W tej naszej ludzkiej niemożności takie chwile, jak również ta dzisiejsza w Darłowie, są chwilami błogosławionymi. Ponieważ wtedy, kiedy jesteśmy przed Bogiem razem na modlitwie, zdobywamy się na jedność największą. Więcej nie potrafimy. Nie możemy jeszcze stanąć w chwili Najświętszej Świętych na Eucharystii. Stanąć razem. Jeszcze jesteśmy zbyt daleko od siebie.
ale trzeba do tego wracać. Siostry i bracia, biskup, który był przez lata biskupem ojca Mikołaja ze wspólnoty prawosławnej, który dzisiaj jest tutaj z nami, świętej pamięci arcybiskup Jeremiasz, w czasie jednego z takich tygodni modlitw powiedział takie słowa. Punktem wyjścia do działań ekumenicznych powinna być akceptacja innego człowieka obok. Taki, jaki on jest, w pierwszym rzędzie ważniejsze to jest, a potem dopiero możliwe będzie uzgadnianie stanowisk czy dyskusji również na tematy dogmatyczne. To ważne słowo. Chcę je dzisiaj przytoczyć, ponieważ świętej pamięci arcybiskup mówił o tym fundamentalnym podejściu, które dzisiaj spełniamy, o miłości, o stawaniu pokornym razem przed Bogiem, o nieszukaniu winy w bliźnim, ale o otwieraniu serca. Dzisiaj, kiedy słuchaliśmy słowa świętego Pawła Apostoła i Ewangelii, która dzisiaj przeczytana według świętego Marka u świętego Mateusza, jest niezwykłą Ewangelią posłania. Idźcie na cały świat. Kiedy słyszymy te słowa, również dzisiaj, o czym myślimy? O wyjściu na ulicę, o niesieniu Ewangelii między ludy, które jeszcze nie znają. Ale kiedy tak zbyt szybko wyjdziemy, to zostanie nam ten drugi człon, który jest bardzo ważny. Głoście Ewangelię. Czyli nieś drugiemu miłość. Powiedz mu coś dobrego. Uczyń go szczęśliwszym. Taka jest dobra nowina. Zawsze pomagać w sytuacji, w której się jest. Kiedy weźmiemy do ręki Ewangelię i popatrzymy na sposób, w jakim czynił to Jezus, to odnajdziemy coś ważnego, że dobra nowina, Ewangelia nie jest tylko brzmieniem i określeniem, ale jest sposobem, jakim Pan nasz był, jak podchodził do człowieka. Właśnie po to mamy iść na świat. Mamy rozpoznać, w jakiej sytuacji ten człowiek jest, któremu mamy zanieść dobrą nowinę nadziei. I w jego świat musimy wejść. Musimy być blisko niego, żeby go rozumieć i żeby on zrozumiał nas, którzy niesiemy Ewangelię. Jezus nie był widzem, lecz naprawdę żył razem z innymi. Nie był zdystansowany. Nie był oskarżycielem. Ale brał to, co najtrudniejsze na siebie. Szedł w najbardziej trudne, jeden z teologów napisał, otchłanne doświadczenie człowieka, jakim jest też jego słabość i zło. Nie żeby towarzyszyć, ale żeby brać na siebie ciężar podnoszenia i ożywiania i przywracania życiu na nowo. Bóg szuka nas. Tak pięknie powiedział Ojciec Święty Benedykt, Bóg pragnie, żebyśmy Go pragnęli.
Bóg chce, żebyśmy tęsknili za Nim. Żebyśmy całym sercem pragnęli spotkania z Nim. To niezwykle istotne, żeby się w nas to mogło stawać. Siostry i bracia, mamy tylko jedną dobrą nowinę. We wszystkich wspólnotach Bóg Cię szuka. Bóg tęskni za Tobą. Bóg pragnie, żebyś Go pragnął. To wspólna dobra nowina. Głoszona tam, gdzie Ewangelia jest głoszona. Jezus potrzebuje nas takich. Dlatego trzeba nam też chwil i czasu modlitwy. Takiej właśnie pokornej. Modlitwy tęsknoty. Dlatego wysyła do nas ludzi, którzy mają znamie świętości. Dlatego wysyła ludzi, którzy odkryli tę niezwykłą też tęsknotę Boga, abyśmy byli jedno. Abyśmy zapragnęli, jak nasz Pan i Zbawiciel. Miłość Jego, która jest zawsze pierwsza, jest zawsze podarowywana, zanim cokolwiek się wydarzy. Jest miłością mocniejszą niż wszystkie grzechy człowieka i zagrożenia. Wspólny chrzest, który zawsze w takich chwilach wspominamy, otwiera nam drogę do tej pewności Jego miłości do nas. Kto słucha zmartwychwstałego Chrystusa, ten zostaje zachowany. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Zaczyna być bezpieczny. Słyszy tę dobrą nowinę zapewniającą nam boską osłonę. To w Nim możemy być bardziej ludźmi, nie inaczej. Uczniowie Jezusa, tamci pierwsi, wyruszyli i głosili Ewangelię. Ale zawsze wracajmy do tej chwili, do sposobu, w jakim to zrobili. W naszej diecezji jest czas synodu. I rozpoczęliśmy naszą refleksję, zadumę i modlitwę i zainaugurowaliśmy synod. I musi to Słowo Boga być naszym przewodnikiem przez wszystkie lata i ono jest dobrym przewodnikiem również w takie dni i w takie chwile i tygodnie modlitwy i nie tylko. Kiedy po tym słowie, które dzisiaj zabrzmiało, posłani zostali na cały świat, by głosić Ewangelię, to wiedzieli, co im Pan powiedział. Zeszli do Wieczornika, do tego świętego miejsca i wołają, czekają na zesłanie Ducha. Aż Duch Święty stąpi i pouczy ich, poprowadzi, pokaże. Nie rozpoczynają od razu akcji, nie ustanawiają praw. Czekają na Bożą moc. Kościół jako wspólnota jest w czasie wpisany między ten Kościół początku a Kościół końca. Kościół początku, gdzie jest Jezus i mała trzutka. I Kościół końca, kiedy Pan przyjdzie i świat zostanie raz na zawsze uporządkowany według woli Boga. Między tym pierwszym a tym finałem jesteśmy dzisiaj. Również tu, na tej modlitwie.
Jesteśmy Kościołem, który pielgrzymuje w czasie. I nasza wierność Ewangelii, nasza gotowość otwierania serca na dobrą nowinę, nasze serca i ręce wyciągnięte wzajemnie do siebie, nawet w podzielonych wspólnotach Jezusa, to jest spełnianie Jego woli. Siostry i bracia, my dzisiaj musimy sobie powiedzieć, częściej niż do tej pory, w naszym osobistym i wspólnotowym życiu modlitwy musi się rozlegać mocne wołanie do Pana. Panie, spraw. Ty spraw, bo my nie potrafimy, abyśmy się stali jedno. To bardzo ważne. Kiedy się ukazały języki, spoczęły na każdym, a oni razem objawili się piękną wspólnotą. Duch Święty jest tym, który nas zbiera. Nie my ludzie. Duch Święty jest duchem, który objawia się jako siła gromadząca, jako siła przemiany i posłania. To Jego rola. To jest niezwykle istotne. Musimy próbować szukać ciągle właśnie takiej drogi. Szukać i pozwalać Duchowi Bożemu, żeby nas gromadził. Siostry i bracia, to się dokonuje wewnątrz każdej wspólnoty. To Duch Święty, który nas prowadzi, On nas jednoczy. To On to czyni również podczas świętego świętych chwil i miejsc wszystkich wspólnot na Eucharystii. To mocą tegoż Ducha Jezus jest obecny, staje się dla nas pokarmem i napojem. I nim się karmimy, przenika nas, odnawia, odradza. To On jest. Ale to wszystko, dokonując w nas, wysyła nas do świata. Do takiego świata, jakim my dzisiaj jesteśmy. Do świata, który odkrywa dobre i niedobre chwile. Duch Święty, będąc jedynym źródłem jedności, jeżeli nie jest przyjmowany, to jest coś przeciwnego jedności. Podział i chaos. Zamiast pięknej harmonii na miarę stworzenia, którą Duch Boży czyni, tak jak przy stworzeniu unoszący się Duch Boży porządkował chaos, tak bez Ducha Bożego w naszych sercach jest chaos. Jest podział. Jest zawsze styl, który stwarza problemy, niezdrową rywalizację. To są wszystko sytuacje i stany, które nie są spełnianiem woli naszego Pana. Biskup, który był przez jakiś czas też biskupem całej wielkiej, 1/7 Polski, dzisiaj sługa Boży, biskup Pluta, mówił ludziom duchownym i świeckim, że na dzisiaj na świecie jest bardzo wielu, którzy nie biorą do ręki Księgi Ewangelii. Nie zasłuchują się w Boże Słowo. Nie słyszą Bożego wołania. Nie ma tej duchowej lektury, tego duchowego czytania, które otwiera serca. I wtedy powiedział do swoich sióstr i braci, dzisiaj to słowo jest równie aktualne. Musi być Ewangelia wypisana na waszych twarzach i na waszych rękach.
żeby ci, którzy nigdy nie wezmą księgi Ewangelii do ręki, mogli przeczytać choć jeden werset z waszego życia. Dzisiaj musimy to sobie w tej świątyni powiedzieć. To jest wzajemne obdarowywanie. To jest wypełnianie tego słowa, które dzisiaj zabrzmiało. Idźcie i głoście. Ojciec Święty Franciszek przypomniał nam, że prawdziwy uczeń to uczeń misjonarz i że innych uczniów tak naprawdę nie ma. Jest pięknie w Ewangelii Janowej według świętego Jana, kiedy idą wskazani przez Jezus jest pokazany uczniom świętego Jana. Mówi, oto baranek Boży, oni idą za Jezusem. I od razu idą do innych, mówiąc, spotkaliśmy Go. Odnaleźliśmy Jezusa. Wszyscy uczniowie wszystkich czasów powinni być tacy, ale papież nam przypomniał, że pierwszą motywacją do ewangelizacji jest miłość Jezusa, jaką my przyjęliśmy. Wtedy stać nas na gorliwość, wtedy stać nas na miłość do bliźniego, naszą ułomną miłość, która przekracza tę ułomność, przekracza miłość Boga, którą On wlewa w nasze serca. Siostry i bracia tu zgromadzeni, zwróćmy się do Pana, wpatrzmy się w Niego. Tylko wspólne spojrzenie na Chrystusa prowadzi nas do jedności. To wspólne patrzenie, wpatrzenie się, jak mówimy pięknie w chrześcijaństwie, kontemplacja Jego oblicza, Jego miłości odmienia nas, uczniów Jezusa i świat. Niech to dzisiejsze nasze spotkanie i wołanie modlitewne będzie takim wpatrzeniem się w Pana, wsłuchaniem się w Jego bolesne wołanie i spróbujmy powtórzyć to, co dzisiaj w tym Kościele zostało nam podarowane. Źle odczytał wolę Boga niezwykle gorliwy sługa Boga, Szaweł. I w imię tego Boga jedzie prześladować uczniów Pana. Jedzie zadać im cierpienie. Myli się bardzo. Zatrzymać go może tylko Jezus. I to czyni. I kiedy Paweł odkrywa prawdę i jest gotowy, pyta, co mam czynić, to Jezus mówi, idź. A do innego ucznia swojego, Ananiasza, mówi, idź do Szawła. Idź do niego. I kiedy Ananiasz wchodzi do tego, który jechał jako wróg do Damaszku, mówi przepiękne słowa. Szawle, bracie, przecież tak się mówi do kogoś bardzo bliskiego. Takie słowa wypowiada tylko ktoś, kto kocha. Szawle, bracie. Gdybyśmy tak, my, uczniowie Pana, zaczęli częściej na siebie patrzeć, gdybyśmy tak siebie witali w każdej wspólnocie i między wspólnotami, gdybyśmy tak na siebie patrzyli. Możliwe to jest, kiedy najpierw wpatrzymy się w Pana, kiedy najpierw zasłuchamy się w Jego Słowo, wtedy możliwy jest ten
pełen miłości i tęsknoty, przez słowo Jezusa zostawiony nam testament, abyśmy byli jedno. Przynajmniej idźmy w tę stronę. Przynajmniej idźmy. Zgromadzeni na wspólnej modlitwie ekumenicznej, zanieśmy do Boga Ojca wszystkich ludzi przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym nasze prośby i błagania. Pan jest wojownikiem, Pan to imię Jego. Módlmy się za zwierzchników kościelnych, aby swoją posługę sprawowali według woli Pana i w Jego imię, świadomi, że to moc Jego Ducha otwiera ludzkie serca na Ewangelię. Panie, Ciebie prosimy. Господу помолимся. Пан есть Богом, Бега Отца Бендего Вивиша, молми се за нашу Отчизну, аби была домом полным покою, веры и милости, где отповедальне пеленгнує се вольность, która jest darem Bożym. Panie, Ciebie prosimy. Pan będzie królował na zawsze, na wieki. Módlmy się za rządzących, aby sprawowali władzę w duchu służby, wiedząc, że zdadzą sprawę przed Królem Niebios. Panie, Ciebie prosimy.
Pan stał się moim zbawieniem. Módlmy się za niewierzących i odchodzących od Boga, aby zwyciężyła w nich miłość Chrystusa. Panie, Ciebie prosimy. Prawica Twoja, Panie, wsławiła się mocą. Módlmy się za chorych, aby zostali uzdrowieni, odnajdując w Chrystusie pocieszenie i siłę. Panie, Ciebie prosimy. Chcę śpiewać dla Pana, bo triumfował. Módlmy się za nas samych, abyśmy byli napełnieni duchem uwielbienia i świadczyli o Chrystusie słowem i czynem. Panie, Ciebie prosimy. Synu Boga żywego, Ty podczas, Ojcze Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, ale my w Jezusie Chrystusie poznaliśmy Ciebie i nadal chcemy poznawać. Wysłuchaj nasze wołanie o jedność, które z ufnością zanosimy do Ciebie, bo tylko Ty możesz nam je przybliżyć. Spraw, aby nasze serca były gotowe na jej przyjęcie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Synu Boga żywego, Ty podczas ziemskiej wędrówki nauczyłeś nas, że Bóg jest naszym Ojcem. Dlatego teraz, jako dzieci Boże, wspólnie możemy wołać do naszego Ojca w niebie słowami, które nam pozostawiłeś jako wzór modlitwy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Ojcze nasz, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, Ojcze nasz, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Ojcze nasz, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Ojcze nasz, i odpuść nam nasze winy. Ojcze nasz, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Wódź nas na pokuszenie, Ojcze nasz, ale nas ma ode złego, Ojcze nasz. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem
i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Łaskawy Boże, niech Twój Święty Duch napełni nasze wspólnoty radością i uwielbieniem, abyśmy mogli pielęgnować jedność, w której już uczestniczymy i gorliwie kontynuowali poszukiwanie widzialnej jedności.
Radujmy się w wierze i nadziei ludzi, którzy nie chcą, by ich godność była umniejszona, widząc w nich Twoją cudowną łaskę i Twoją obietnicę pokoju. Naucz nas dzielić ich radość i czerpać naukę z ich wytrwałości. Ożywiaj naszą nadzieję i umacniaj nasze decyzje, żebyśmy w imieniu Chrystusa mogli kroczyć razem w miłości, oddając Ci cześć jednym głosem i śpiewając wspólnie modlitwę adoracji. Boże życia, prowadź nas do sprawiedliwości i pokoju. Amen. Sława Jezusu Chrystu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ekscelencjo, czcigodni ojcowie, księża, bracia i siostry, będąc może już 28, może 7 raz w tej świątyni, a mówię tylko o nabożeństwach ekumenicznych, przyznam, że kiedy mówię o jedności, to jest to słowo dla mnie już praktycznie zbędne. Ja się czuję tak, jakbym był u siebie, a przecież przed tym samym Bogiem jesteśmy wszyscy, w każdym miejscu, gdzie byśmy nie byli. Na koniec odmówię modlitwę, która jest dla wszystkich ważna, bo to jest modlitwa do Króla Niebieskiego, do Pocieszyciela Ducha Prawdy. Ale cóż w tej modlitwie chciałbym dodać? Ekumenia, piękne słowo. I przez ten okres, który tu jestem na terenie tej dużej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, a naszej, która jest inaczej podzielona, wrocławsko-szczecińskiej, czuję się jakbym w tym samym domu, mieszkając w mieście Koszalin, jakby wśród takich samych braci i sióstr, jak tam, gdzie skąd pochodzę, gdzie jest prawosławnych więcej. Są pewne dni, pewne momenty, kiedy zapewne zadaję też pytanie, dlaczego nie wszystko jest jeszcze do końca tak, jakbym pragnął, abym, tak jak dzisiaj wspomniał dla ojca Janusza, chciałbym ten epitrachil, czyli stułę, nałożyć jak wszyscy tu obecni księża. A jest to tylko kwestia chyba bardziej taka organizacyjna już dzisiaj między kościołami niż serca. Bo razem przecież stoimy przed Panem, chociaż jeszcze nie wspólnie na Eucharystii. Chciałbym przekazać ojcu Gwardianowi, franciszkanom, z którymi związany jestem bardzo, bardzo dawno, najlepsze życzenia noworoczne. Niech Pan Bóg obdarza dobrocią, serdecznością Was, Waszą trzódkę, trzodę bym powiedział, bo to jest duża parafia. O swojej mogę powiedzieć jako ojciec Janusz, trzódka mała. Aby Pan Bóg błogosławił we wszystkich Waszych trudach, posłudze Ewangelii, która jest słuchana, czasami nie do końca w życiu realizowana. Życzę wszystkim zebranym, aby nowy rok był rokiem błogosławionym i także, aby to zbliżenie, ta jedność, o której mówił ksiądz biskup ordynariusz, aby ona była namacalna, chociaż wiemy, że jest trudny i o to się módlmy. Caro niebiesny, ucieszyć dusze istny, Królu niebieski, pocieszycieli w duchu prawdy, przyjdź i wsieli się w ny, przyjdź i zamieszkaj w nas i spasi Boże duszy nasza i zbaw, o Boże, dusze nasze. Amen. Amen.
Siostry i bracia, za chwilę błogosławieństwo, które nie tylko kończy te chwile piękne modlitwy, ale nas pośle właśnie do naszych domów, na ulicę, do życia dzisiaj, jutro i następnych dniach. I obyśmy wyszli stąd dotknięci tęsknotą spełnienia woli naszego Pana. Bóg zapłać ojcom franciszkanom za otwarte serca i zawsze otwartą tę świątynię. Dziękuję wszystkim braciom w kapłaństwie, dziękuję ojcu Mikołajowi z całego serca. Dziękuję wszystkim za wam, siostry i bracia, z całego serca. Dziękuję za to, że jesteście i że wspólnie mogliśmy dzisiaj zanosić do Boga tę modlitwę, która bez cienia wątpliwości jest Jego wolą i Jego woską tęsknotą. Niech Pan czyni w naszych sercach przez w Duchu Świętym i Jego mocą to, co będzie nas ciągle do siebie zbliżało. Niech Jego miłość będzie w ogromnej obfitości w nas. Pan z wami i z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.